Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor i witam was w kolejnym odcinku z Flash and Lights, w którym tym razem wcielimy się w rolę pana strażaka. Będziemy gasić pożary, ściągać koty z drzew i wiele więcej, ponieważ ta gra oferuje nam jeszcze kilka innych możliwości, o czym przekonamy się właśnie w tym odcinku. I podobnie jak w przypadku pana policjanta, tutaj również tworzymy sobie swoją postać, wybieramy sobie pana, który będzie nam odpowiadał i doposażamy go ewentualnie w kapelusz albo czapeczkę. Także stworzyłem coś takiego na szybko, bo tutaj nie ma za wiele do wyboru. Ten pan będzie chyba wyglądał idealnie na doskonałego pana strażaka, także gotowe. No i po kilku minutach ekranu ładowania znaleźliśmy się w naszej remizie strażackiej. Stoi nasz pan, którym będziemy teraz grali. No i słuchajcie, remiza wygląda tak, że praktycznie wszędzie są takie znaczki Construction Area, to znaczy ma to chyba jakieś nawiązanie do tego, że po prostu budynek jest nadal tworzony. Większość pomieszczeń jest po prostu pusta. Po ich wejściu tutaj do środka czy coś, po to wejściu do środka to tak w sumie nic się nie dzieje. Jest też tutaj takie miejsce, gdzie o, jest nasz wóz strażacki oraz na nim chyba tutaj w środku, tutaj coś widzę się wyświetla, ilość litrów wody, która się w nim znajduje. Jest bagażnik, z którego można powyciągać różne rzeczy. A chyba tylko jedna przegroda się otwiera. Ale o, z drugiej strony też coś się widzę otwiera. To jednak dwie się otwierają. Także mamy tutaj pożar, gaśnica, wąż strażacki razy dwa. Oraz akcja ratownica. O, prowadnice, torba medyczna, drabina, toporek, piła łańcuchowa. Oraz dodatkowe pachołki i koło zapasowe. Koło zapasowe zablokowane. Chyba jeszcze nie zrobione. Słuchajcie, i są tutaj też dwa elementy, które muszę przetestować. To są te rury, z których strażacy podczas wezwania, gdy się już ubiorą, wykorzystują je, żeby szybko przedostać się do garażu i odjechać. Co on tak na tych schodach wchodzi dziwnie? I odjechać jak najszybciej, bo najważniejsze są pierwsze sekundy, pierwsze 30 sekund. Kot utknął na drzewie. Dobra, przyjmujemy to. Na górze tutaj widzę, że też niewiele, ale uwaga, jedziemy na akcję, kot na drzewie. I spróbujmy zjechać w dół. Da się? Da. Dobra, szybko wchodzimy, kot na drzewie. Tutaj się drzwi otwierają, trzeba sobie samemu otworzyć, wsiadamy do środka. Silnik odpalony, tam jakiś trzask był w ogóle. Jedziemy. O, syreny. Gdzie jest ten kot? Tam gdzieś, w prawo. Jaki to ma dobry skręt. Ostrożnie! Ścieżka dźwiękowa tych syren jest taka troszeczkę na przesterze. Teraz tak, ja muszę jechać w drugą stronę, czyli muszę skręcić dwa razy w lewo teraz. Chyba w coś uderzyłem, ups. Przepraszam, jadę na wezwanie, kot na drzewie. Jeszcze raz w lewo, oj, hamulce. Ojej, co się? Kot na drzewie, kto by pomyślał, że w tej grze będzie można takie rzeczy robić również. Nie wiem, czy nie dobrałem złego pojazdu, bo on jest trochę duży. Manewruje nim się strasznie ciężko. Kamera ze środka jest... No nie jest zła. Jakość wykonania wnętrza jest bardzo ciekawe. Dobra, w tę stronę będzie dobrze. Za szybki to on też nie jest. 60 mil na godzinę. Ledwo. No, to musimy gdzieś w lewo skręcić, nie? Musimy tu zjechać. Kurczę, tam był zjazd. Dobra! Kot jest bardzo ważny, tu trzeba w lewo. Gdzieś tutaj się kot znajduje. Ciekawe, czy będą ludzie. O, ktoś jest. Są ludzie. Czyli to tak samo z siebie się nie zrobiło zlecenie. Dobra, jesteśmy. Pani sobie stoi, pani. A wysiadamy. Idziemy w takim razie. Przyjechała straż pożarna, jednostka patrolowa, jednoosobowa. Idziemy. Gdzie ten kotek, proszę pani? Dzień dobry, dzień dobry. Strażak Luxor się kłania. Nie ma kota? Co? Jak nie ma? Kinąć mogę na tą panią, mi się pokazuje tekst, nie ma kota. Aha, jakby ta pani mówi, nie ma kota. Gdzie jest kot? A, widzę go! Bardzo słabo, ale widzę. Rzeczywiście, dobra. Zetnij drzewo, żeby uratować kota, albo wejdź na drabinę i zdejmij kota. Kurczę, ścięcie drzewa brzmi całkiem spoko. Dobra, idzie pan Luxor z drabiną. Jak ją teraz rozstawić, żeby było dobrze? Nie wiem, pierwszy raz takie rzeczy robię. Tu coś mrygnęło. Dobra, no to... Jak ją teraz ustawię trochę do tyłu? O, dobra, jest drabina i teraz chciałbym po niej wejść. Użyj drabiny. Dobra, wchodzę. O, jestem wyżej, ale... Kot jest chyba jeszcze wyżej.
Muszę skakać? Oj, powiem wam, że kot jest bardzo wysoko. Przepraszam, proszę panią, gdzie ten kot? Ach, tam! Oj, to bardzo wysoko, proszę pani. Dobrze, ja muszę drabinę przestawić. To gdzieś tutaj. Zaraz spadnie. Stop! Ojeju! Przewróciła się. O! Ja ojej, kurde! Nie, ona spada cały czas. Ale ona przenika przez to drzewo, ej! A, chyba zaraz zednę to drzewo. Ostatnia próba, kurczę. Panie kocie, ja się z panem bawić nie chcę. Schodź do wujka Luxora! Będzie trochę... Słyszałem kota! Gdzie jest kot? Gdzieś zleciał. Wysłanie straży pożarnej. Kot utnął na drzewie. Właściciel zadzwonił po pomoc. Okej, okay, i co? Aha, już. Gdzie ten kot? Słyszałem, jak miałknął. Pożar pojazdu. O kurczę, dobra, przyjmujemy. Idziemy, jedziemy. Reagowanie na pożar. Szybko. Jadę. Dobra, którędy to jest? Do miasta trzeba z płotem wrócić. Dobrze. Ale już z reguły 69 jedzie. Świetnie. I to jeszcze pod remizą jest pożar. Na drifcie. O kurde, ojej. Zaraz się przewrócę. Wrócił na koła. Jak to dobrze, że się nie rozgniatają te samochody, bo już... Widzę! Widzę dym, ale nie widzę samochodu. Widzę auto, pali się. Teraz jak to gasić? O, jen! Wow, ale fajne dźwięki. Pyp, pyp. O, jesteśmy na miejscu. Dzień dobry. O kurde. Panie, tu już nie ma co ratować. Dobra, szybko. Szybko, czy można tu jakąś pompę lepszą? Wąż? Wąż to chyba się wtedy wyciąga stąd, tak? Pożar. Gaśnica, wąż. Bierzemy wąż. Przymocuj wąż do wozu strażackiego. No to przymocowałem, ale ładnie. Gasimy. Jak tam ta lina? Lina jest fajna, rozciąga się. Fajnie to wygląda. Tylko tak trochę się rozciąga przy nas. Dobra, gasimy. Proszę pana, silnik w te upały widzę. Bardzo się zapalił. Niedobrze, bardzo niedobrze, proszę pana, gasimy już. Proszę pana, pan też dzisiaj strasznie gorący. Ha, ha, ha. Jak to ma być, że pan gaśnicy nie ma? Iż by pan coś tam zdążył ugasić. No nawet się kopci ładnie, no. A tam jeszcze pod spodem coś jest, widzę, dobra. Zaraz ugasimy. Ora, tu na dole widzę się jara. Gotowe. Ale się ten wąż rozwinął. Pożar pojazdu pod adresem. No już zrobione, ale jak tu się porozwijał ten wąż, powiem wam, chciałbym go teraz zwinąć w sumie. Przepraszam. Proszę się odsunąć troszeczkę. Ale się pan ten samochód zjarał. A to jest długi ten wąż strasznie. Patrzcie, jak on się tu rozwija normalnie. Można podejść do cywili i ich ugasić. A odległość, zasięg jest bardzo duży. Zobaczcie, jak poszypało. Pożar kontenera. O kurczę, przyjmujemy. Jedziemy. Przepraszam pana, wszystko w porządku? Tak, proszę zamówić sobie holowanie. A jedziemy. Kolejne wezwanie, pożar kontenera. To blisko, jedziemy. Z drogi, straż pożarna jedzie. Oj. Nie, nie, przewracaj się tylko. Uf. Co tu za kolizja jest? Zaraz was ugaszę. Gdzie tu się jara? O, widzę! Kontener to jest? Dzień dobry! Jestem na miejscu. Kurde, szybko. Bierzemy. Pożar. Wąs strażacki. Przyczepiamy go. Cyk. Gdzie tu się pali? A, kontener! To śmietnik się jara! Przymocuj wąż? Przecież przymocowałem. To chyba zły wąż wziąłem, zobaczcie. Do hydrantu! A, ja wziąłem wąż, który działa z hydrantem. A, dobra. Tylko, że tu się jara cały czas. Nie ma czasu. To trzeba wziąć numer jeden wąż. Jeden bierzemy z tego. Dobra, to wtedy nam może nie starczyć. Dobra, gasimy. O, skończyła nam się woda. Brak wody. Teraz potrzebujemy wąż numer dwa. Gdzie tu jest jakiś hydrant? Szybko. Potrzebny jest hydrant. Mają tu hydranty? Halo? Nie ma hydrantów. O kurcze. To trzeba gaśnicą w takim razie załatwić sprawę. O kurcze, gaśnica. Co to za strażak bez gaśnicy? Gasimy! Ale gaśnica to też mało wydajna będzie. Ona też nie ugasi chyba. Zobaczymy. Możemy nie dać rady. Jest taka szansa. Oj, kurczę. Trzeba wąż ten, no. Nagać ten. Kurczę, szukamy hydrantu, no bo co?
Hydrant. Kurczę, no nie ma hydrantu. Musimy wrócić w takim razie. O rany. Zaraz tu wrócę. Po pojazd jakiś czy coś. Weźmiemy ten drugi, jakiś ten pump, coś tam. Szybciej! Oj! Tędy będzie szybciej. Tu mamy gdzieś siedziba nasza. Uwaga, znak! Łaj, prawie został. Idziemy po inny pojazd. Bo tu wody nie ma. Szybko. Szybko zmień pojazd. Dobra, bierzemy... Bierzemy ten taki duży. Ten, tak. Użyj tego pojazdu. Dobra, ten będzie chyba w sam raz. On tam powinien mieć dużo wody. Nie wiem, czy nawet węża nie będzie miał, ale to zobaczymy sobie. Pojazd gotowy. Dobra, nawet mniejszy. O, ma trochę wody. Dobra. Jedziemy. Inny radiowóz, zobaczymy jak działa. Dźwięki są takie same. Dobra, gdzie te kontenery są? Widzę je, jadę! Kontenery, jadę do was! Oj. Co to kurczę tu stoi? Tu się pali się! Tu się nie parkuje jak się pali auto! Morał z tego jest taki, wodę trzeba mieć zawsze przy sobie, no. Dobra, ugaszone. Dało się. No powiem wam, cisza i spokój. Brak wezwań. Aż nienormalne, nie? Jak tu w środku z kamerą? Też nie jest źle. O, pożar pojazdu. Pożar pojazdu już robiłem. Zmienimy sobie z powrotem chyba na ten duży wóz strażacki. Oj, przepraszam. Ups. Tu mamy siedzibę policjantów. No już myśmy w poprzednim odcinku się bawili w policjanta. Pożar budynku! O nie! Pali się! Dobra, jedziemy tym pojazdem! Pożar budynku! Dokąd? W tamtą stronę, to w lewo. Z drogi! Oj, kurde, toś ty we mnie wjechał, a nie ja w ciebie teraz. Dobrze, jedziemy. Ruch mógłby być większy na drogach. Jeszcze gdyby udało się... A tu ile samochodów stoi? Rany. Do mandatu wszyscy. Budynek się pali, jedzie jednostka mała. Powinna dać radę. Gdzie tu się pali? O, widzę tam chyba ten mały budynek taki. No chyba tak. O nie, to nie ten mały, to ten drugi. Stacja benzynowa? Jakiś sklepik, dobra, wysiadamy. Szybki wjazd. Są tu hydranty? Nie ma, tak nas tutaj wszędzie dają, nasz hydrantów nigdzie nie ma naokoło, dobra. Zobaczcie, nawet licznik tej wody tam się aktualizuje. Ale się jara! Dobra, gaszę. Mamy wystarczająco dużo wody, więc damy radę. Powinno starczyć. 3000 litrów, no już teraz 2800. My teraz chyba gasimy miejsce, gdzie jest wąż do tego. No! Jest napisane nawet tam fire. Nie, że to się też zapaliło? Słuchajcie. Potrzebujemy drabiny. I drabinę musimy ustawić sobie. Może być chyba trochę rozwinięta. Czy tak będzie dobrze? Nie wiem, chyba nie. Teraz będzie dobrze. Okej, drabina jest w sam raz. Teraz musimy znowu wąż zabrać. Podpiąć go do wozu i idziemy z tym na górę. O, działa. Dobra, gasimy. Dobrze. Gasi się. Dobra robota. Świetnie wykonana sprawa. Gratulacje strażaku Luxorze. Chowamy wszystko. Jeszcze drabinę musimy zabrać. Zobaczcie, dostajemy... Ej, nie wchodź. Dostajemy też punkty reputacji za to, że no wykonujemy takie rzeczy jak na przykład schowanie elementu. Prawdopodobnie pożary budynku są względnie zróżnicowane, że palą się różne budynki. Bo widziałem to na trailerach gry, że tam takie budynki jak tutaj są po lewej, że też się palą i trzeba do okien strzelać z wody. No to nawet fajne by było też. Natomiast czy jest coś innego? Wydaje mi się, że nie. Jednak na czym innym mogłaby polegać praca strażaka? Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, której w grze na pewno nie ma. Mianowicie na przykład wypompowywanie wody z zalanych budynków. Czasem się zdarza, że komuś puści rura w piwnicy czy coś takiego. O, kolejny pożar budynku mi się pokazał. Także czasem jest tak, że komuś zaleje piwnicę. Hashtag Luxor już tak miał. I musi przyjechać straż pożarna, żeby wypompować ci tą wodę. Także, no, coś o tym wiem. Słuchajcie, tak wygląda praca strażaka w grze Flashing Lights. Czy wam się spodobało? Dajcie znać w komentarzach oraz również dopiszcie, czy chcielibyście zobaczyć pracę ratownika medycznego w kolejnym odcinku. Także w tym odcinku to już wszystko. Ja dziękuję państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków. I odpowiedź na pytanie, czy jest coś jeszcze, to tak. Drzewo blokuje drogę pod adresem, czyli to też jest jeszcze jedna nowość. Może kiedyś to jeszcze zrobimy. Także dzięki za obejrzenie, cześć i czołem!